NATO i Polska wyślą czołgi do Ukrainy. Jak pomaga Polska i Sojusz? The leaders will focus on our support to Ukraine. As we reported, NATO announced today that it was increasing the number of troops in four NATO member countries that either border Ukraine or are near it. NATO allies continue to provide significant support to Ukraine. We will not stand by while Putin vents his fury on Ukraine. According to our intelligence, Russian units are not withdrawing, but repositioning. I see the Russian troops regrouping, reorganizing. President Putin has made a big mistake. Witajcie! Według najnowszych informacji, jakie przekazuje ukraińskie wojsko, Rosjanie faktycznie wycofują się z północnej części Ukrainy. Niestety zniszczenia wyzwalanych przez Ukraińców miasteczek, takich jak na przykład Bucza czy Irpień, są naprawdę kolosalne. Niestety w tym wszystkim wychodzi też na światło dzienne bestialstwo rosyjskich żołnierzy, którzy nie oszczędzali nawet ludności cywilnej. Do tej pory doliczono się przynajmniej kilkuset ofiar wśród zwykłych mieszkańców. Pośród nich znalazł się chociażby Wiktor Jurczenka, były piłkarz i ukraiński trener. I choć w toku negocjacji w Stambule Rosjanie obiecywali, że wycofają swoje wojsko, tak nie do końca jest to prawda. Ministerstwo Obrony Rosyjskiej Federacji w celach podwyższenia wzajemnego zaufania i stworzenia необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора принято решение кардинально в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлении. Już w moim poprzednim materiale informowałem Was, że jest to najprawdopodobniej tylko próba przegrupowania sił oraz atak na pełną skalę w regionie Donbasu i Charkowa. Putin za dużo stracił, żeby wyjść z tego konfliktu z niczym. Ukraińskie władze same hura optymistycznie ogłaszają, że lada moment może dojść do spotkania Putina z Zeleńskim. Ja uważam, że do końca ten moment bez mojej zustrzeczy z prezydentem Rosyjskiej Federacji w budżetowym formacie, jeszcze raz powtórzę, i ja go powtórzył i proponował te kilka lat. Ja uważam, że bez tej zustrzeczy do końca wy nie zrozumiecie, реально, на що вони готові заради того, щоб зупинити війну, і на що вони готові, якщо ми не готові на ті чи інші компанії. Jednak osobiście wydaje mi się, że Rosjanie grają na czas i będą teraz próbować ugrać jak najwięcej dla siebie, żeby ich pozycja negocjacyjna była jak najlepsza. Umożliwiłoby to właśnie zajęcie całego Donbasu oraz części wschodniej Ukrainy. Mało prawdopodobnym wydaje się aktualnie scenariusz utworzenia Noworosji. Ale wcale nie można uznać za pewnik, że Putin nie chciałby odcięcia Ukraińców od morza. Tym bardziej, że powołując się na amerykańskie dane wywiadowcze, rosyjska głowa państwa może nie do końca być świadoma realnej sytuacji na froncie. We have reason to believe that President Putin does feel misled. I think there is good reason to believe he may feel misled even prior to the invasion. Jeśli to prawda, to być może dalsze ambicje Putina i jego głównodowodzących spowodują, że nawet pomimo tak licznych strat, jakie obecnie ponoszą z uwagi na front czy też sankcje, to i tak będą próbowali dalej za wszelką cenę zdobyć przynajmniej istne minimum z początkowych założeń. Dołożą też wszelkich starań, żeby zniszczyć jak największe połacie ukraińskiej ziemi oraz ukraść co tylko się da. Oś, dowidzę kupony. Українські купони, ви розумієте, колишні? Наші вони їх брали 50 купонів, 100, і саме головне, везли додому дітям іграшки. Мабуть, в Росії мало платять. От. Ну, розмародерили магазини місцеві. Це нова басань. Велосипеди, удочки, ми зараз вам покажемо. Хіт! Skawrotka, Tifal. U nich takich ma być już nie będą sprzedawać. W obliczu tych wydarzeń wśród państw NATO pojawiają się coraz liczniejsze głosy, że Ukrainę trzeba teraz dozbroić jak tylko się da, ponieważ Rosja jest póki co słaba i nie można dać się jej odbudować. W grę wchodzą czołgi, ale też specjalne wyrzutnie rakietowe przeciw okrętom bojowym. To one mają najbardziej rozwścieczyć Kreml. Polskie nasze kolegi już zajęli, że to... Сейчас будет саммит НАТО,
надо направлять миротворцев туда. Они, я надеюсь, понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое столкновение прямое российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда его не должно состояться в принципе. Dlatego w dzisiejszym materiale przyjrzymy się, jaka najnowsza pomoc trafi na Ukrainę. Sprawdzimy doniesienia o natowskich czołgach, przeanalizujemy, jakie mogą być następne kroki sojuszu. Czy Rosja odważy się zaatakować natowskie dostawy oraz dlaczego CPK stało się dla Amerykanów jedną z kluczowych inwestycji, jakie mają powstać w Polsce. Na wszystkie te pytania odpowiedź poznacie w dzisiejszym raporcie. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, zapraszam Was też na mojego Instagrama, tam ciągle relacjonuję to, co się dzieje, ale też najważniejsze wydarzenia z życia kanału. Polecam Wam moją grę planszową Globalista, to geostrategiczna gra wojenna, w którą można grać od 2 do nawet 6 osób. Z Waszych opinii wynika, że bardzo Wam się podoba, a to niezmiernie cieszy, bo jakby ktoś nie wiedział, to robiłem ją sam. Część elementów jest drewnianych, więc z pewnością będzie Wam się grało bardzo przyjemnie. Grę znajdziecie na moim sklepie globalista.pl. Są tam też teraz dostępne ramki ukraińskich miast, z których dochód ze sprzedaży zamienię na zakupy najpotrzebniejszych rzeczy do pomocy Ukraińcom. Ta akcja miała się skończyć w niedzielę, ale postanowiliśmy ją przedłużyć jeszcze do piątku 8 kwietnia. Zatem jeszcze raz Was zapraszam. Okej, to tyle. Zaczynamy. Wielka Brytania naciska na sojuszników, by uzbroić Ukrainę w pociski przeciwokrętowe, które dawałyby jej możliwość zatopienia rosyjskich okrętów wojennych oraz uwolnienia miast przybrzeżnych bombardowanych od strony morza, napisał The Sunday Times, powołując się na źródła rządowe. Miałoby to w głównym stopniu uniemożliwić Rosji realizację planów dotyczących tzw. Noworosji. Najważniejszym punktem na tej mapie byłaby ukraińska Odessa, licząca milion mieszkańców. Kluczowe miasto w przyszłej odbudowie Ukrainy. Port Odeski przed wybuchem tego konfliktu obsługiwał około 1/3 wszystkich obrotów ukraińskich portów. Co więcej, to największy port pasażerski nad Morzem Czarnym. Odessa for centuries has been a hub of trade for Ukraine. These days it's also a hub of international concern as Ukrainians and the rest of the world wonder what Vladimir Putin might do next. To właśnie tam miałyby później trafiać dostawy z potrzebnymi do odbudowy Ukrainy surowcami i półproduktami. Mimo że od lądu póki co atak na to miasto zdaje się być dla Rosji wizją mocno życzeniową, tak teoretycznie po przesunięciu wojsk z północy silniejsze uderzenie od wschodu i południa może ten stan rzeczy na froncie wciąż odmienić. Rosjanie mają przewagę na Morzu Czarnym i desant dalej jest scenariuszem, który brany jest pod uwagę. Aby tego uniknąć, w NATO trwają konsultacje nad przekazaniem Ukraińcom m.in. systemu pocisków przeciwokrętowych Harpoon, które są używane przez brytyjską Royal Navy. W takim wypadku rosyjski atak lub desant byłby istnym samobójstwem. Ale czy Putinowi w ogóle zależy na jego ludziach? Mama, ja wpłynąłem na Ukrainie. Да, мам. Тут творится полный пиздец. Моей штурота больше нет. Командира... Старшего лейтенанта Мухаммед Галиев тоже нет. Тут творится полное мясо, блин. Просто, блин, 9000 пацанов умерло, блин, за 8 дней. Нас Путин предал просто, понимаешь, он нас кинул, он нас один конец отправил. Тут 9000 пацанов умерло, они как удобрения тут лежат. Ale bez względu na to, straty w sprzęcie przy tym rodzaju broni byłyby zbyt duże nawet dla Kremla. Póki co jednak 3 kwietnia w niedzielę Rosjanie dokonali ostrzału rakietowego na Odessę na kluczową infrastrukturę, co dobitnie pokazuje, że Putin nie zrezygnował jeszcze ze swoich planów względem tego miasta. Bardzo ważna z punktu widzenia Polski jest natomiast kolejna pomoc NATO, która prawdopodobnie lada moment trafi na Ukrainę. Razem z poprzednimi systemami przeciwokrętowymi będą to najbardziej kontrowersyjne dla Kremla formy pomocy, ale jednocześnie jedne z najważniejszych do tej pory. Otóż w piątek The New York Times, powołując się na wysoko postawionego przedstawiciela amerykańskiej administracji, przyznał, że za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych w ramach sojuszu NATO
NATO mają zostać przekazane używane przez ukraińskie siły zbrojne czołgi pochodzące z epoki Związku Sowieckiego. Głównie mowa tutaj o T-72. Są na wyposażeniu wielu państw byłego Układu Warszawskiego, w tym Polski. Z uwagi na nadzwyczajną wagę tej operacji, pewnie wiele z jej detali pozostaje poza opinią publiczną. Ale do tych rewelacji odniósł się Mateusz Morawiecki podczas swojej konferencji prasowej. I pytanie do pana premiera. New York Times pisze o tym, że strona amerykańska jest gotowa pośredniczyć w przekazaniu czołgów w stronie ukraińskiej i produkcji sowieckiej. My takie czołgi mamy na stanie. Czy strona amerykańska już zwróciła się do nas w tej kwestii? Czy jesteśmy gotowi to zrobić? Bardzo proszę, pan premier, może na początek, żeby tłumaczenie przyszło. Tak. Szanowni Państwo, my oczywiście jesteśmy w bliskim kontakcie ze stroną amerykańską i przekazujemy bardzo różne rodzaje broni, broni przede wszystkim defensywnej i w kontekście naszej pomocy, pomocy wojskowej, pomocy w obronie ich domów, ich terytoriów. I jesteśmy bardzo, bardzo aktywni. Co do szczegółów tej pomocy, to jesteśmy oczywiście w stałym kontakcie z naszymi partnerami amerykańskimi, ale ponieważ są to sprawy związane z, są to sprawy bardzo delikatne, związane z pomocą wojskową, to szczegółów. Ten sprzęt, z uwagi na swoją wagę oraz wielkość, będzie mógł być transportowany tylko przez granice Polski. Ponieważ, tak jak wam mówiłem kilka materiałów wcześniej, od strony Słowacji mamy górskie kręte drogi, od Rumunii bagna i brak dróg, a Węgrzy nie zgadzają się na transport jakiejkolwiek broni przez ich terytorium. Hungary is not sending weapons to Ukraine, because we do not want to get involved in this war. And today we have made another decision that we will not allow deliveries of lethal weapons to transit through the territory of Hungary. Zatem jest to już pewne, że jeśli ten sprzęt będzie dostarczany, to tylko przez nasze granice. Pytanie tylko, jak będzie wyglądało to amerykańskie przekazanie i jak ta misja będzie zabezpieczona, o ile faktycznie do niej dojdzie. Bo z myśliwcami MiG-29 to już wszyscy wiemy, jak wyszło. The intelligence community has assessed that the transfer of MiG-29s to Ukraine may be mistaken as escalatory and could result in significant Russian reaction that might increase the prospects of a military escalation with NATO. Therefore, we also assess the transfer of the MiG-29s to Ukraine to be high risk. Niemcy dosłownie dzień przed publikacją tego materiału także ogłosiły wyrażenie zgody na transfer 56 bojowych wozów piechoty BWP-1 z Czech. Sprzęt ma trafić na Ukrainę za kilka tygodni z uwagi na konieczność napraw. Udało mi się też dotrzeć do najnowszego artykułu na Wikipedii, gdzie dokładnie rozpisane jest według oficjalnych komunikatów, jakie państwa i w jaki sposób pomogły Ukrainie. Tak prezentuje się na przykład mapa pomocy wojskowej. Tutaj widzicie wszystkie kraje, które zdecydowały się wesprzeć siły zbrojne Ukrainy potrzebnym im do walki sprzętem. Na przykład Kanada przekazała 4,5 tysiąca lekkiej broni przeciwpancernej M72 LAV, do tego 7,5 tysiąca granatów ręcznych i wiele innych. We will be supplying Ukraine with anti-tank weapons systems and upgraded ammunition. Of course, this is in addition to our three previous shipments. Czesi ponad 40 tysięcy sztuk broni palnej. W przypadku Polski były to na przykład systemy przeciwlotnicze Piorun, które okazały się niezwykle skutecznym sprzętem. Na tyle, że Amerykanie tuż po rozpoczęciu wojny Rosji i Ukrainy złożyli w Polsce zamówienie na produkcję tej broni. Nad wsią Kozarowicze, to jest około 40 km na północ od Kijowa, i wszystko na to wskazuje, że właśnie to efektowne trafienie jest dziełem zestawu Piorun, pocisku wystrzelonego właśnie z zestawu Piorun. Tak twierdzą między innymi twórcy tego zestawu, którzy znają jego charakterystyki. Do tego przekazaliśmy także 42 tysiące hełmów, granatniki i wiele, wiele innych.
Łącznie z tym, że Narodowy Bank Polski, ratując ukraińską walutę, dokonał swapu za 4 miliardy złotych. Jesteśmy więc jednym z tych państw, które faktycznie pomogły najbardziej. Polska jest dzisiaj liderem pomocy dla Ukrainy. Security assistance to Ukraine. We will be supplying Ukraine. Po fram ett omfattande stöd till Ukrainas. We will never leave you alone. Kanclerz Scholz, ruinujcie. Puśćcie. Підтримайте нас. Підтримайте мир. Підтримайте кожного українця. Зупиніть війну. Допоможіть нам її зупинити. Pomogliśmy nie tylko pod względem broni czy też imigrantów, którzy do nas przybyli, ale dodatkowo, tak jak wam już mówiłem, odgrywamy pierwsze skrzypce w logistyce transportowanego do Ukrainy sprzętu. Ląduje on na przykład na lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem, a następnie pomoc transportowana jest głównie przez granicę w Medyce. Amerykański aktor Sean Penn zaapelował na Twitterze do miliarderów na całym świecie o zakup 12 myśliwców dla Ukrainy, które mimo wszystko byłyby małym wydatkiem, a pod względem parametrów technicznych przewyższałyby rosyjskie samoloty wojskowe. Mowa konkretnie o F-15 lub F-16, których nowoczesne systemy byłyby w stanie szybko rozprawić się ze starymi rosyjskimi myśliwcami. Kto wie, być może ktoś do tego apelu faktycznie się dołączy. Zresztą Elon Musk na swoim Twitterze bardzo chętnie dyskutuje na temat Rosji i Ukrainy, a oprócz tego także pomaga, wysyłając Ukraińcom na przykład Starlinki. Rosjanie jednak ostrzegają, że nie mają zamiaru biernie się temu przyglądać, przez co zachodnie transporty z bronią będą traktowane tak samo jak oddziały wroga i mogą być ostrzelane. Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu przekazał agencji TASS i tutaj cytat, że Rosja zareaguje odpowiednio, jeśli niektóre kraje NATO będą planowały dostarczyć Ukrainie samoloty bojowe i systemy obrony powietrznej. Natomiast to samo na jednej ze swoich konferencji przekazał rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. To będzie to samo stopnowienie prymoje rosyjskich i natowskich wyrażonych sił, którego wsi nie to, że chcieli zbierzeć, a mówili, że nigdy jego nie должно состояться w принципе. Czy jednak Rosjanie mogliby ryzykować prowokacją względem NATO? Zdrowy rozsądek mówi, że nie. Jednak już ostrzelali chociażby Jaworów, gdzie stacjonowali ochotnicy Legii Cudzoziemskiej. I to tam znajdowały się magazyny m.in. z natowską pomocą. Miasto Bucza stanęło w obliczu działań zbrojnych, a wróg zostawił nam swoje dary po zaciekłych walkach. Nieludzkie traktowanie cywili. Podam przykład. Zwłoki straconych wciąż leżą na ulicy Buczy. Ręce skrępowano im za plecami białymi cywilnymi łachmanami. Można więc sobie wyobrazić, jakiego rodzaju bezprawia dopuścili się tutaj. Nagramy to wszystko i ten materiał zostanie wykorzystany przed Trybunałem. Ale nie chciałbym teraz o tym mówić. Dodatkowo, patrząc na to, co zrobili w Buczy i w innych zdobytych na chwilę miejscowościach, to można się po nich spodziewać dosłownie wszystkiego. Istotną sprawą z punktu widzenia Polski okazała się także budowa centralnego portu komunikacyjnego, który do tej pory był projektem budzącym pewne kontrowersje. Były amerykański dowódca Ben Hawks 3 marca ocenił, że CPK jest potrzebne NATO jako główne centrum szybkiego reagowania we wschodniej flance NATO. Z uwagi na jego położenie byłoby to idealne lotnisko do operacji na dużą skalę. Panie ministrze, były dowódca wojsk lądowych USA w Europie, generał Ben Hodges, powiedział, że inwestycje takie jak CPK są potrzebne do szybkiego reagowania na wschodniej flance NATO ze względu na możliwości logistyczne i odpowiednią przepustowość. Czy w związku z tym można się spodziewać przyspieszenia realizacji inwestycji? Nie, ponieważ inwestycja jest realizowana tak szybko, jak tylko się da. W istniejących uwarunkowaniach prawnych, zwłaszcza uwarunkowaniach europejskich, posuwamy się do przodu zgodnie z harmonogramem, nie mamy opóźnień na ten moment, więc oby tak dalej. Istnieje więc tutaj cień szansy, że Amerykanie będą chcieli jakoś wspomóc budowę. W końcu ta może być też rozpatrywana jako lotnisko w formie mieszanej, czyli cywilno-wojskowej. Więcej na ten temat pewnie już za niedługo się dowiemy, ale faktem jest to, że posiadanie CPK znacząco ułatwiłoby teraz dostarczanie sprzętu do Ukrainy. Dlatego warto myśleć przyszłościowo i inwestować, zwłaszcza w dobie dwucyfrowej inflacji, która zżera nasze pieniądze. No dobrze, to by było na tyle. Dziękuję wam za dzisiaj i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się. Cześć.